Thank you.
Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Wtorek świętego Antoniego w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu to zaproszenie dla nas do modlitwy za przyczyną naszego świętego patrona. Polecamy Panu Bogu i Jego miłosierdziu, świętej pamięci Mariana Bielawskiego, intencja od córki z wnuczką, a także Stanisława, Janinę, Stanisława Karczewskich, intencja od córki i siostry. Polecamy Panu Bogu za przyczyną świętego Antoniego, pokój, sprawę pokoju na świecie, z błaganiem o ustanie wojen, nienawiści, o miłosierdzie dla całego świata. A 8 marca otaczamy również naszą serdeczną modlitwą wszystkie nasze parafianki, dobrodziejki, przyjaciółki naszej parafii, Panie, wszystkie nasze niewiasty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Na początku tej mszy świętej zawierzmy naszą modlitwę dobremu Bogu, prosząc Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Wysławiajcie ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisku. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto wołał biedak, i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisku. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisku. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisku. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia słowa, dzisiejsze czytanie tak z proroka Izajasza, jak i z psalmu, i z Ewangelii wprowadzają nas w temat, którym zajmujemy się w tym Wielkim Poście szczególnie. Temat słowa. Mówiliśmy w niedzielę podczas pierwszego kazania wielkopostnego w tym roku, że słowo jest bardzo ważnym nośnikiem pewnych myśli, pewnych prawd. Słowo Boże, Słowo Boga to słowo twórcze. O tym mówi nam Księga Izajasza. I to jest jeden z dla mnie najpiękniejszych fragmentów tej księgi, gdzie Bóg sam mówi o swoim słowie, że jest jak ulewa, jak śnieg, jak opad, który spada z nieba i nie powróci do nieba, dopóki nie uczyni ziemi żyznej, nie nawodni, nie użyźni, nie zapewni urodzaju i sprawi, że ziemia wyda owoc. A więc słowo Boga, i to mówi prorok w imieniu Boga, to mówi Pan, jest jak ta woda spadająca z nieba. Nie powróci do nieba, dopóki nie przemieni ziemi. Nie sprawi, że ziemia nieurodzajna stanie się urodzajna i przyniesie owoc. Tak jakby w obserwacji przyrody, tego krążenia wody, spada z nieba, nawadnia ziemię, paruje, wraca. Ona nie powróci, woda nie powróci do nieba, dopóki nie sprawi, że ziemia wyda swój owoc. Tak samo Pan Bóg mówi o swoim słowie. Słowo Boga nie chce wracać do nieba, dopóki nie przyniesie owocu w naszym życiu. I tutaj przypomnę wam to, o czym mówiliśmy sobie bardzo często już w ostatnich tygodniach podczas kateches o wierze, że nasza wiara wzrasta, kiedy odpowiadamy na łaskę Bożą, kiedy współpracujemy z łaską Bożą. Czyli to słowo, które słyszymy tutaj w każdej mszy świętej, słowo, które czytamy w Biblii, słowo, którym żyjemy, mam nadzieję, że nim żyjemy, które mówi Pan Bóg do nas, ono chce w Twoim życiu przynieść obfity owoc. Pamiętamy tę przypowieść.
30, 50, 100-krotny. Ono chce przynieść owoce w Twoim życiu. No właśnie, jakie owoce? Pierwszym owocem słowa jest nasza odpowiedź, a więc modlitwa. I o tym mówi Pan Jezus dzisiaj bardzo, bardzo konkretnie. Po pierwsze, Jezus mówi do swoich uczniów jakby sprowokowany. To uczniowie przychodzą do Jezusa i sami proszą Go, mówiąc: Panie, naucz nas modlić się. Tak jak Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. Naucz nas modlić się. I tutaj to jest pierwsza wskazówka dla każdego z nas, czy my Pana Boga prosimy o to, żeby nas nauczył, jak się modlić. Otóż bardzo często tego nie robimy. Łatwiej, dużo łatwiej jest załamywać nad sobą ręce i powiedzieć sobie, że mi ta modlitwa nie wychodzi. Znowu przypomnę te rozproszone nasze myśli, gdzieś biegające, brak skupienia na modlitwie, ten czas, który mamy spędzić z Jezusem, a właściwie przesiedzieliśmy tylko w kościele, albo i szereg innych rozproszeń, które na modlitwie mamy, no chociażby teraz, że gdzieś myślimy, co tam się dzieje w świecie, jak to się wszystko rozwinie, jak to się zakończy, jak to się zmieni. Jest bardzo wiele myśli, moi drodzy, które nam zatruwają naszą modlitwę. Chociażby sytuacja, którą się przejmujemy i ostatnio mi jedna osoba mówiła, jak ja mam się skupić na modlitwie, jak ja się strasznie denerwuję na to, co się dzieje w polityce, że oni nie mogą zatrzymać wojny. I to jest bardzo uzasadnione, co ta osoba powiedziała. Ona się na to denerwuje. Ona by poszła i ona by powiedziała tym politykom, że to wszystko, co robią, to jest złe. Ona się tak denerwuje, że się nie może skupić na modlitwie. I to jest problem. I ja rozumiem, to jest problem. Albo druga osoba mi powiedziała: ojcze, widziałeś, jakie są wysokie ceny, że jak jadę na stację benzynową i widzę, że tam już jest prawie 4 i coś tam za galon benzyny, to mnie to tak denerwuje, że ja potem jadę do kościoła i ja cały czas o tym myślę, o tej czwórce na tej stacji benzynowej. Uśmiechamy się, ale wiemy dobrze, że różne tego typu sprawy nas czasami w kościele zajmują. Od chociażby, czy coś zostało kupione, ugotowane, zrobione, przygotowane. Dzisiaj Dzień Kobiet, więc któż lepiej wie niż nasze kochane Panie, dbałość o naszą rodzinę, o dom, o wszystkie sprawy, które są na sercu i głowie kobiety. I to jest właśnie często też problem, że te troski codzienne nas tak przerastają, przybijają, że nam się ciężko oderwać do modlitwy. I pewnie, moi drodzy, nie inaczej było u uczniów, u apostołów, skoro przyszli do Jezusa i mówią: naucz nas modlić się. I zobaczcie, co się dzieje. Pan Jezus, Słowo wcielone, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Pan Jezus daje uczniom modlitwę. No modlitwę, którą znamy. No zawsze się uśmiecham, bo jak czytamy w tej Ewangelii, to wiele razy włączają się ludzie i razem ze mną odmawiają podczas Ewangelii, no bo znamy tę modlitwę bardzo dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to jest najbardziej znana modlitwa, która jednoczy i łączy całe chrześcijaństwo. Wszyscy chrześcijanie znają tę modlitwę. A jednak często ją też odmawiamy powierzchownie. I tu pozwólcie, ostatnia wzmianka w tym dzisiejszym kazaniu o Słowie. Skoro wtorek święty Antoni, to tutaj powołam się znowu na niego. On bardzo często wraca do tego wątku. Wiele lat się już zajmuje tymi jego pismami i zadziwia mnie, jak często, jak chętnie święty Antoni, XIII wiek, kochani, zobaczcie, mamy XXI wiek, XIII wiek, ile wieków do tyłu, te same problemy były. Skoro Antoni do swoich słuchaczy w kazaniach mówi: jeśli nie przebaczysz, Bóg tobie też nie przebaczy. I to o tym Pan Jezus dzisiaj mówił w Ewangelii. Zobaczcie, że w Ojcze Nasz zawsze jest ta prośba: odpuść nam nasze winy, warunkowa, jak i my odpuszczamy.
Ja myślę, że już tyle razy o tym mówiliśmy, że nie ma co się powtarzać, my wiemy o tym. Głowa wie, kochani. W głowie to się wszystko już pewnie nam poukładało, że należy przebaczać naszym winowajcom. No niestety człowiek ma ten problem, że z głowy do serca to bardzo daleka droga. I w związku z tym w tym scenie to przebaczenie dojdzie z głowy do serca, no to czasami dużo czasu upływa. Bardzo ważne o to, żeby modlić się, żeby Pan Bóg nam pomógł przebaczyć. To również, moi drodzy, jak co roku jest nasze zadanie na Wielki Post. Aby przebaczyć swoim winowajcom. Ile Wielkich Postów już żeśmy tutaj w Bridgeport wspólnie przeżyli, mój czwarty z wami, więc mogę sobie zagwarantować, że już czwarty rok o tym mówię. Jak ważne w Wielkim Poście jest spojrzeć, czy ja przebaczyłem moim winowajcom. Diabeł tylko czeka na to, żeby cię zakuć w kajdany nieprzebaczenia. I wtedy się śmieje i tańczy swoim diabelskim tańcem, bo serce spętane. Przebaczyłam, nie zapomniałam, typowe. Nas to gnębi, nas to skuwa w kajdany. Nie jesteśmy wolni. Błagajmy, bracia i siostry, kochani przyjaciele, o to, żeby Bóg pozwolił nam z całego serca naszym winowajcom przebaczyć. To tak, jakby Pan Bóg tylko na to czekał, żeby i nas obdarzyć swoim miłosierdziem. A zatem dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas do refleksji na temat Słowa. Ja to czytanie jeszcze przywołam na naszej dzisiejszej adoracji. Tam będzie takie króciutkie rozważanie o tym, żebyśmy dzisiaj przed Najświętszym Sakramentem pomodlili się Słowem Bożym. Również w czwartek już dziś zapraszam, ponieważ jest to spotkanie grupy biblijnej, a więc nie ma spotkań grup w tym czasie. Wszyscy modlimy się o pokój, ale również będzie takie rozważanie Słowa, żebyśmy uczyli się, jak Słowem Bożym można się pięknie modlić. I kochani, ostatnia myśl na dziś. Skoro Słowo Boże samo nam dało Ojcze Nasz jako modlitwę, módlmy się tym Ojcze Nasz ze zrozumieniem. Wnikajmy w głębie tej modlitwy i nie zapominajmy, tam nie ma co przechodzić chyłkiem nad tym jednym zdaniem, tylko to jest zdanie dla mnie i dla Ciebie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojciec nasz, który jest w niebie, wie, czego nam potrzeba. Chcę jednak, byśmy Go pokornie prosili. Przedstawmy Mu zatem nasze prośby. Módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby żyły zgodnie z Ewangelią. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierującymi państwami, aby mądrze nimi rządzili, dbali o pokój, sprawiedliwość i dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za głoszących rekolekcje w czasie Wielkiego Postu, aby z niezachwianą gorliwością głosili objawione Słowo Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za błądzących, aby powrócili na drogę Bożych przykazań. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Mariana, Stanisława, Janinę, Stanisława i wszystkich naszych wiernych zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój w Ukrainie, w Polsce, w Europie, na całym świecie, jak również o pokój w naszych sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze chwalili Boga naszymi czynami. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, Ty sam najlepiej wiesz, czego nam potrzeba. W Tobie jest cała nasza nadzieja.
Prosimy, pochyl się nad ludem błagającym Ciebie i daj nam swoje zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia, jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcy. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat w kolejny już wiek. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat w kolejny już wiek. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę samotwoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożywek nasz i całego Kościoła świętego. Boże Wszechmogący Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino podtrzymujące nasze życie doczesne. Przyjmij od nas te dary i przemień je w sakrament dający życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serce. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frankiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
odpłacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, jam przy boku jest ty. Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności, i zwracając się do mnie, pełen smutku także: powiedz ludziom, że kocham i że się o nich wciąż troszczy. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus. Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament udziel nam prawdziwej mądrości, abyśmy nauczyli się umiaru w zaspokajaniu ziemskich pragnień i umiłowali dobra wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Boże nasz Ojcze, niech upragnione błogosławieństwo umocni Twoich wiernych, aby nigdy nie sprzeciwiali się Twojej woli i składali Ci dziękczynienie za Twoje dobrodziejstwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana
i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Ozdobo padecka, patronie ludu, sławny na cały świat dla licznych cudów, serc wszystkich ten okrzyk wyrywa się, o święty Antoni, racze wspierać mnie. Serc wszystkich ten okrzyk wyrywa się, no święty Antoni, racze wspierać mnie. Ktokolwiek z ufnością westchnie do Ciebie, Ty jednasz łaskę mu u Boga w niebie. Szafarzem Bóg swoim uczynił Cię, o święty Antoni, radże wspierać mnie. Szafarzem Bóg swoim uczynił Cię, o święty Antoni, radże wspierać mnie. Święty Antoni, wzorze świętości, pomóż nam żyć jak prawdziwi chrześcijanie, wierni przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności życia. Wyjednaj nam, abyśmy pokonali wszelkie pokusy do złego i mieli odwagę bycia świadkami wiary. Wyjednaj nam serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli i do miłowania bliźnich szczerze i ofiarnie. Pomóż nam być gotowymi do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Amen. Przedstawmy dobremu i miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego nasze prośby i podziękowania. Proszę o modlitwę w intencji wnuczki Stefanii, o błogosławieństwo dla jej rodziny i szczęśliwe rozwiązanie. Prosimy o pokój na świecie, a także obronę przed terrorem i wojną. Błagamy za przyczyną świętego Antoniego o nawrócenie złych i niemądrych polityków, a także o wyzwolenie z egoizmu i pokój w naszych domach i rodzinach. Święty Antoni wraz z Matką Bożą i świętym Józefem dziękujemy za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy w naszej rodzinie przez wasze ręce, że wspomagacie nas w każdej potrzebie. Prosimy o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Do świętego Antoniego zanoszę prośbę i modlitwę o pomoc, wstawiennictwo i dary Ducha Świętego dla naszych dzieci. For healing and return activities of household and Franciscan fraternity life. This is the intention by Elizabeth. For all the sick, lonely, persecuted, needy and holy souls who need our prayers through the intercession of Saint Anthony, may God have mercy, be gracious and answers their petitions. Prosimy o łaskę nawrócenia, o dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, a także zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem dla córki, dla niej o światło Ducha Świętego. Proszę o pomoc w zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Święty Antoni, módl się za nami. W intencji zdrowia, bezpieczeństwa i Bożego błogosławieństwa dla moich dzieci, które przebywają na Ukrainie, prosi Matka.
Pokornie proszę o modlitwę za duszę mojego zmarłego taty. Wierzę głęboko, że Boże miłosierdzie weźmie górę nad sprawiedliwością. Święty Antoni, módl się za nami. W intencji mojego serca o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa z moim ukochanym przyszłym mężem, prosi Alicja. Boże miłosierdzie dla Zbigniewa i osób bliskich. Za przyczyną świętego Antoniego prosimy o zdrowie dla naszej parafianki Genowefy. Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny, za przyczyną świętego Antoniego proszę o pomoc w znalezieniu przyjaciół, bratniej duszy, a także o wszelkie potrzebne łaski, a przede wszystkim o wyleczenie z depresji. Proszę o uzdrowienie Andrzeja z choroby nowotworowej. Błagam o modlitwę w intencji łaski zdrowia, pracy i zadowolenia dla mamy mojego brata, czyli mojej mamy i dla mnie. O pomoc i natchnienie przy pisaniu tekstów, przy pracy magisterskiej, a także o pomoc w nauce. O dar poczęcia zdrowego dziecka, za przyczyną świętego Antoniego i świętego Józefa. W intencji ojców franciszkanów Bridgeport i we Lwowie, z błagalną prośbą o siłę, pośrednictwo i łaski potrzebne do przetrwania okrutnej wojny. Matko Wielkiego Miłosierdzia i ukochany święty Antoni, uproście pokój i prowadźcie zagubiony lud do miłości, miłosierdzia, prosi Krysia z Chicago. Z modlitwą o jak najtęższą miłość Boga i ludzi na Ojca i czułą opiekę Matki Niepokalanej, prosi Krystyna. Te intencje odczytane, jak również wszystkie, które nosimy w ciszy naszych serc, zawierzmy za przyczyną świętego Antoniego dobremu Bogu. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przez zacnego wyznawcę Twego i doktora świętego Antoniego i niech nas uczyni godnymi Twojej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo chleba świętego Antoniego. Błogosławiony bądź, Panie, dobry nasz Ojcze, za owoce tej ziemi, wszelki jej plon. Prosimy Cię, pobłogosław ten chleb Twoim świętym błogosławieństwem i naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw, Panie, byśmy na wzór świętego Antoniego wszyscy stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi tym, co posiadamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Per intercessionem Sancti Antoni Doctoris ad Quae Confessoris, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
O zbawcza hostio godna czci, co lud do niebia zwiedził gra, wysoki będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Panie, poświęcamy Ci ten czas naszej modlitwy, prosząc w imieniu całego Kościoła, a szczególnie w imieniu ludzi udręczonych wojną, o pokój, o te wszystkie dary, których tylko Ty możesz nam udzielić. Panie, zlituj się i okaż miłosierdzie całemu światu. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj Święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie zapewnią urodzaju. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, mówi Pan. Panie, Twoje słowo jest jak woda, które daje życie, jak ulewa i śnieg, które nawadniają ziemię i sprawiają, że wydaje swój owoc, że nie jest bezowocna, bezużyteczna, nieurodzajna, ale płodna. Ziemia, która karmi ludzi i zwierzęta. Ziemia, która staje się urodzajna i pełna owocu. Tak, Panie, pragniesz, aby nasze serca były urodzajne i pełne owocu. Aby były nawodnione, użyźnione, urodzajne. Pełne nasienia dla siewcy i chleba dla jedzącego. Panie, Ty jesteś chlebem. Chlebem eucharystycznym. Chlebem na życie świata. Darem jedności i pokoju. Ty, Panie, jesteś życiem Twoich dzieci. Dlatego możemy wołać do Ciebie Ojcze, Abba, Tatusiu. Pan Jezus uczy nas, jak wołać do Ojca. Nie wołamy jako obcy, jako przybłędy, jako ludzie bez własnej tożsamości, bez imienia, ale wołamy jako ukochane dzieci Boga. Synowie i córki, umiłowani, odkupieni przez Syna Bożego na krzyżu. Panie, spraw, aby ta modlitwa o pokój, którą zanosimy w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem, aby ona była dla nas jak ulewa i śnieg, które spadają na nasze serca. I sprawiają, że stajemy się urodzajni, żyźni, że wydajemy owoce. Panie, wlej w nasze serca Twoją łaskę, abyśmy wydali owoc tak, jak Ty tego pragniesz. Owoce dobra, owoce wiary, owoce nadziei i miłości. Owoce zaufania i owoce miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, który umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia, Ty jesteś tym słowem, które Ojciec zsyła na ziemię, aby uczynić ją żyzną i urodzajną. Twoja krew użyźniła ziemię świata, ziemię naszych serc. Spraw, abyśmy stali się narzędziami Twojego pokoju, Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia. Panie, nie bądź obojętny na wołanie Twego ludu, ale nakłoń ku nam swe ucho i łaskawie nas wysłuchaj. Albowiem Ty jesteś miłością i miłosierdziem sam. W dzisiejszej cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem postaraj się wpierw wzbudzić w sobie intencję modlitwy o pokój. Podziękuj Panu Bogu za to, że jest Bogiem Twoim i Odkupicielem. Podziękuj Ojcu za naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którego imieniu jesteśmy tu zgromadzeni. A nade wszystko podziękuj za
dary, które otrzymujesz w swoim życiu. Chociażby za to, że żyjesz w krainie, w kraju, w którym nie ma obecnie wojny. Podziękuj Bogu. Po tym, jak podziękujemy Panu Bogu, poprośmy Go z całego serca, tak tylko, jak tylko potrafimy, o pokój na świecie. Wszakże jest to intencja tej adoracji. A więc poproś Pana Boga z całego serca, ze wszystkimi, którzy cierpią. Na końcu zaś oddaj Twemu Bogu cześć. Za to, że nas tu zgromadził i że możemy być Jego dziećmi, których nade wszystko miłuje. A Najświętsza Maryja, Panna, Królowa Pokoju i Matka Miłosierdzia, niech będzie obecna w naszej dzisiejszej modlitwie i niech otacza nas swoją płaszczem swej opieki. Królowo Pokoju, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami.
swej męki. Daj nam taką